Hejka, witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj pokazuję Wam specjalne wydarzenie prosto z Arnhem, ponieważ idziemy na Bridge to Liberation. Jest to świętowanie końca II wojny światowej, nie tak dokładnie, ale na tym wydarzeniu czcimy wolność. Wspominamy bohaterów głównie z wydarzenia z Lochom Arnhem. Nie mogłam w takim krótkim czasie znaleźć tłumaczenia tego, więc tutaj Wam szybko wrzucę i chcę Wam pokazać inną serię wydarzeń, które mają do czynienia z wydarzeniami Airborne, które właśnie teraz mają miejsce. Dzisiaj mamy 15 września, jutro też idę na wydarzenie, którego jeszcze Wam nie zdradzę. I teraz pokazuję Wam program, jaki tutaj jest przygotowany, który właśnie czci bohaterów bitew II wojny światowej, tak to można właśnie dokładnie nazwać, szukałam tego słowa długo. I świętujemy, że teraz żyjemy bez wojny. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to program wygląda tak. Dzisiaj mamy piątek, 15 września 2023 i te wszystkie wydarzenia dzisiaj miały miejsce. Zaczynają się od godziny 9 do godziny 19.15, ale o 20.30 jest dzisiaj największe wydarzenie. Jest to scena, przygotowane fajerwerki, występy, uczczenie bohaterów. W sobotę mamy inne wydarzenia, oczywiście tutaj mamy je wszystkie prawie w innych miejscach, jeżeli się nie mylę. I zobaczcie, co tutaj jest ciekawego. Polska msza w rzymskokatolickim kościele w Drillu. I tutaj jeszcze w niedzielę mamy angielsko-holenderską mszę. I tutaj mamy jeszcze inną mszę. Chyba, jeżeli się nie mylę, to jest na cmentarzu w Oosterbeek. I mamy jeszcze 25 września, czyli w poniedziałek, ale to nie jest koniec tych wszystkich wydarzeń czczących właśnie Airborne. Tutaj są najbardziej właśnie te wszystkie rzeczy czczone, ponieważ we wrześniu 1944 były w tym mieście największe bitwy. Tutaj mamy na cały wrzesień wszystkie wydarzenia. Tutaj nawet był marsz od godziny 18.40 z taką orkiestrą i właśnie tutaj od godziny 20.30 do 22.00 będzie publiczny event, na który można pójść, Bridge to Liberation. Tutaj mamy jeszcze więcej innych rzeczy. Jeszcze mamy nawet mecz, który będą oglądać weterani na Herodom, grany przez tutejszy klub piłkarski Vitesse. Tutaj mamy różne jeszcze takie samolotowe eventy. Wszystko tu jest po niderlandzku, tu jest po angielsku, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. A jeżeli nawet tego nie rozumiemy, to sobie zaznaczamy i wklejamy do Google Translate, więc jest naprawdę bardzo dużo i właśnie w Arnhem jest bardzo dużo do roboty, do zrobienia, jest bardzo dużo wydarzeń właśnie we wrześniu czczących bohaterów właśnie takich paralotników czy lotników, spadochroniarzy i nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, przepraszam, ale będziemy czcić właśnie tych wszystkich bohaterów. Przed pójściem na wydarzenie włączyłam jeszcze sobie na żywo telewizję, żeby zobaczyć, co oni robią na placu Airborne i już się wybieram, żeby wyjść.
Jesteśmy teraz na koncercie. Według mnie ogłośnienie jest troszeczkę za słabe, ponieważ muzykę słychać bardzo dobrze, ale za to jeżeli ktoś mówi przez mikrofon, to praktycznie nie słychać, a stoję tu, więc nie jakoś mega daleko. Jakbyś teraz robiła zdjęcie.
Już jest koniec. W ogóle mi nie widać. Koniec koncertu. Impreza dobiegła końca, a teraz chcę wam pokazać, jak się obudziłam i jak wyglądał widok z mojego okna w dniu drugiej uroczystości, czyli w sobotę 16 września. Tym razem również włączyłam wiadomości i okazało się, że wszystkie samoloty, które przyleciały nad moim domem, leciały albo do Ede, albo do Oosterbeek i tam skakali właśnie paralotnicy. W trakcie drogi na drugie wydarzenie zobaczyłam ten oto pomnik, ale również zaskoczył mnie fakt, że znowu widziałam 2 lub 3 helikoptery. Bardzo mi się to podobało, że widziałam właśnie te samoloty i helikoptery, bo jednak to nadaje takiej uroczystości. Hejka, witam was serdecznie. Jesteśmy w połowie drogi do miejscowości Drill, gdzie jedziemy na uroczystość. I jak tutaj możecie zobaczyć, znajduje się taki pomnik upamiętniający aliantów w trakcie II wojny światowej, a my zbliżamy się właśnie na uroczystość też dotyczącą II wojny światowej, jak już wiecie, ponieważ jest airborne. A na tym pomniku widzicie właśnie wszystkie flagi aliantów. We herdenken vandaag de ongelooflijke en onvergetelijke inzet van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en hun bijdrage aan operatie Market Garden 79 jaar geleden. Een speciaal welkom voor mevrouw Kasangana. Sinds me niet welkom. In 1958 emigreert hij naar Canada. Beste mensen. 65 jaar later, afgelopen juli, zat hij achter zijn laptop aan de keukentafel in. Teraz wystąpi polski zespół Prometi Krakowa. Oh,
Szanowni przedstawiciele prowincji Gelbia, szanowni państwo burmistrzowie, szanowni państwo ambasadorowie i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, szanowni panowie generałowie i przedstawiciele sił zbrojnych, szanowni przedstawiciele fundacji Drill Poland, szanowni państwo, drodzy przyjaciele, jest to dla mnie wielki zaszczyt i moment wzruszenia, że mogę być dzisiaj tutaj razem z państwem na Poland Plain, w miejscu, gdzie mieszkańcy Drill oraz okolicznych miejscowości spotykają się co roku, aby oddać cześć polskim spadochroniarzom pod dowództwem generała Stanisława Sosabowskiego. Za chwilę przystąpimy do składania wieńców. Proszę pozostać na miejscach. Jeśli wieńce są składane w imieniu państwa lub organizacji, którą państwo reprezentują, proszę podejść dopiero wówczas, gdy zostanie wymienione państwa nazwisko. Piłkarze zaczekają na państwa i złożą za państwo wieńce lub wiązankę przy pomniku. Of all Polish soldiers who fought here in Drill, but also across the Rhine in Osterbeek. I would like to invite Mr. Francis and Mr. French to come forward. Their wreath will be laid on behalf and in loving memory of all British soldiers, the brothers in arms of our Polish French who fought at Osterbeek. We are all very aware of the war currently ongoing in their country. Little do people know that Polish soldiers who fought here on this soil were born and raised in what is now Ukraine, including General Sosabowski. I would like to invite the children's mayor of Overbeek Municipality, Kate Janssen, as a tribute from the youth here in Drill, in the Netherlands, and from all over the world, to those who made the highest sacrifice to make their future possible. W tym roku polskie szkoły ponownie uczestniczyły w konferencji UC.
i wzięły udział w konkursie poetyckim, który odbywa się podczas corocznych obchodów operacji Market Garden. Dlatego też mamy przyjemność gościć wśród nas zwyciężenie konkursu Małgorzatę Stanisławską, która odczyta Państwu swój wiersz. Proszę się wstrzymać z oklaskami do zakończenia recytacji. Na tej jesieni warnem rozliźni na ziemię spadło coś więcej. Tysiące nieświadomych istnień przepadło na zawsze, a nad holenderskim niebem nie pojawiła się nadzieja. Nie usłyszeli, czy mówił za cicho, nie zobaczyli, czy prawdę przysłoniły ambicje. Mosty o krok od wolności okazały się nie do przejścia. Market Garden Thrill brzmiał zupełnie inaczej. Orkiestra powitalna już nie grała, płacz zagłuszył marzenia. Pierwsza samodzielna brygada spadochronowa odeszła, bez prawa do ostatniego słowa, bez prawa do pożegnania. Tyren popłynął krwią, rozpostali ostatni spadochron. Nie było gdzie wylądować. Tej jesieni warnem wraz z liśćmi na ziemię niech spadnie coś więcej. Niech nasza pamięć nada sens utraconym istnieniom. Chcę mieć liście w drill. Niech nic nie przysłania ziemi, która już zawsze wspominać będzie bohaterów. De eerste Poolse onafhankelijke parachutistenbrigade ging weg, maar zonder recht op het laatste woord, zonder recht op afscheid. Toen de Rijn zich vulde met bloed, spreidde zich de laatste parachute uit, maar er was geen plek om te landen. Deze herfst in Arnhem laat samen met de bladeren iets meer op de grond vallen. Laat onze herinnering zin geven aan die verloren levens. Laten we de bladeren in riool opvegen. To this commemoration. The song is called God, You Long Protected Poland, a song in which Poles ask God to free them for freedom, prosperity and protection. Promyki Krakowa wykonają teraz swój ostatni utwór podczas tej uroczystości. Pieśń nosi tytuł Boże, coś Polskę.
Wilt u weer gaan zitten? Please be seated. Proszę ponowne zajęcie miejsc. Ik zal eerst de VIP's uitnodigen voor een défilé langs beide monumenten en vervolgens voor een receptie in de Oldenburg even verderop. Vervolgens wil ik u ook uitnodigen om daarna aan te sluiten bij dit défilé. U bent vervolgens van harte ook uitgenodigd voor de receptie aangeboden door de gemeente Overbetuwe in de Oldenhof. Volgt u gerust de stoet. I would like to express our appreciation of your attendance here during the commemoration. I will first invite the VIPs to open the parade past both monuments and the reception in the Oldenburg. I would like to invite you to join the parade as soon as the last guests have left the square. You are then also invited at the reception. This reception is offered to you by the Overbetuwe municipality, and please feel free to follow. Chciałbym podziękować Państwu za obecność na tej uroczystości. Najpierw poproszę naszych gości, aby jako pierwsi przeszli obok obu pomników, a następnie do świetlicy Oldenburg, gdzie odbędzie się poczęstunek. Proszę o przyłączenie się do nas, gdy tylko ostatni gość opuści plac. Państwa także zapraszam na przyjęcie, zorganizowane dla Państwa przez gminę Overbetuwe. Proszę śmiało iść za nami. Znajdziemy. Do, do widzenia. Moi drodzy, w tym momencie wracamy z salki i udajemy się do kościoła na polską mszę. Tak szybko. Byśmy szybciej wyszli.
Laat me kopen. Ja. Dat de gedachtenis aan hun ons mag inspireren om aan vrede en gerechtigheid te werken, ook in ons eigen leven. Dat geen kwaad met kwaad vergelden, waar mensen elkaar ook, als we elkaar toevallig een keer niet begrijpen of boos op elkaar zijn, van harte vergeven, zodat we telkens opnieuw een begin kunnen maken. Dat is ook wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Door mensen op hun benen te zetten en een nieuwe weg in te laten slaan als de weg door was gelopen. Zijn moeder is zijn moeder. Ja, ja.
roku, co no, przynajmniej jeszcze przed imprezą, którą pokażę tutaj z bliska, że flagi zostały zadane, ale jest o wiele więcej. Tutaj możecie je właśnie zobaczyć. A tutaj znajdziemy opis publika. Myślę, że nie jest to jakieś mega czytelne, ale chcę wam powiedzieć, że uroczystość była bardzo udana, bardzo mi się podobała, a więcej powiem w domu, bo robi się już późno, jest godzina, no prawie mamy 8 tak naprawdę, więc zbliżamy się do domu i za chwilę wam powiem więcej. Hejka, bardzo serdecznie was witam z mojego pokoju, jestem już w domu, dotarłam na czas. Zjadłam potem sobie obiad i teraz sobie odpoczywam. I chcę wam teraz opowiedzieć tak naprawdę rozbudowanie, jak to wszystko wyglądało, ponieważ oczywiście na wstępie wam powiem, że oprócz tego koncertu, no to drugie wydarzenie, na którym dzisiaj byłam, było dość oficjalnym wydarzeniem i to nie jest tak, że ja tam mogłam vlogować i mówić wow, super, ale fajnie, no bo to jest takie oficjalne, no dość poważne wydarzenie. Więc nie będę chodzić z kamerą vlogową i mówić, ej, super jest i w ogóle, więc teraz powiem wam odczucia. Ale najpierw powiem wam, jak było właśnie na tym koncercie wczoraj, czyli na evencie Bridge Celebration, który był w piątek 15 września. Koncert był, ja już to mówiłam, ale był słabo nagłośniony, za to bardzo podobały mi się światła i w ogóle oświetlenie tego mostu. Bardzo fajny był pomysł, że tam był ten panel i można było wszystko sobie zobaczyć, nawet jak się stało daleko, chociaż właśnie jak się stało daleko, to się nie słyszało muzyki. Znaczy nie słyszało się muzyki, ale nie słychać było tego filmu, co oni puszczali, bo tam pomiędzy piosenkami był taki film, co oni puszczali i jeszcze co mówili ludzie ogólnie przez mikrofon, no a to jest dość irytujące, no bo ja chcę ogólnie wiedzieć, co się gdzieś dzieje, a nie, że ja tylko słyszę muzykę, bo ja akurat jestem taką osobą, że ja nie przychodzę gdzieś tylko po muzykę, tylko ja faktycznie bardziej czczę takie uroczystości, że tak powiem. Muzyka może nie była jakoś ekstremalnie w moim guście, ale to była taka muzyka dla wszystkich, żeby każdemu się podobało na evencie. I nie spodobało mi się to, że mówili, że na koniec będą fajerwerki, no i one były. Ale to było tak zrobione, że oni mówili koniec, koniec, koniec i można było sobie pójść. No i już każdy tak szczerze zaczął iść i chyba za 5 minut dopiero, bo każdy specjalnie czekał na te fajerwerki, a oni dopiero za 5 minut czy coś takiego, może trochę wcześniej, ale jakby był duży odstęp czasu, że już każdy zaczął iść, bo o, tam koniec, papa, widzimy się z rok. I no właśnie specjalnie chciałam to dla was nagrać i ogólnie ludzie też chcieli takie rzeczy widzieć. I wtedy puścili fajerwerki. I ani tego nie można było nagrać, ani jakby jak już się odwróciłam, no to te fajerwerki już były, no bo to jest kwestia sekundy, więc no, widziałam trochę fajerwerek, tyle co wam, co mi się udało nagrać, no to macie właśnie na vlogu. No i tak się zakończył ten koncert, więc jeżeli mam ocenić sam koncert, no to byłoby to 7 na 10, nie była jakaś tragedia, nie było jakieś wow. Były też dobrze dostępne toalety na tym koncercie. Był dobrze dostępny dla osób z wózkiem inwalidzkim, była fajna parada. No i był fajny koncert. A teraz przejdziemy do dnia, który miał miejsce dzisiaj, czyli był to w miejscowości Drill i to jest ogólnie miejscowość, która nie wiem, czy ma najwięcej do czynienia z Airborne, ale ma najwięcej do czynienia z Polakami, uczestniczącymi w operacji Market Garden, bo tak się ta operacja, tak się ta cała bitwa nazywa. I dzisiejszy event, czyli dzisiejsze uroczystości, żeby mówić po polsku, oceniam na 9 na 10, 10 na 10, nie chcę być taka bezstronna, bo było w Polsce, no to musi być super, ale ja naprawdę wam dam moją szczerą opinię, ponieważ tutaj widzicie butelkę wody, którą dostałam na tej uroczystości i w ogóle to była pierwsza uroczystość o 15, a potem była msza o 18, ale pomiędzy jeszcze było fajne ekstra, które nie, znaczy było niby oficjalnie napisane, ale to nie było takie, wiesz, więc przechodzę na event. Myśmy tam były dosłownie za 5, więc myśmy były na czas.
Zwykle parkujemy sobie rowerek, wszystko można było zaparkować, wszystko super, miejsce na parking, idę, siadam i tak każdy dostał taką kartkę z programem przetłumaczony na jeden z trzech języków, czyli niderlandzki, angielski lub polski. Tam też był tłumacz, co mogliście też zobaczyć na nagraniach. Było tam też właśnie ten fakt, że oni rozdawali każdemu wodę, bo pogoda była w ogóle tak świetna, tam było 27 stopni. Pogoda była po prostu świetna, tam po prostu, ja się na pewno upaliłam siedząc tam, ale no pogoda była po prostu super udana, no bo we wrześniu to nigdy nie wiadomo jak z pogodą i tak szczerze już zaczęło się ochładzać, a tutaj no 27, może 25 stopni było, ale jak się siedziało na tym słońcu, to naprawdę było ciepło i dlatego podziwiam jeszcze bardziej wszystkich polskich żołnierzy i harcerzy, którzy tam stali, nie siedzieli, ale stali w tych mundurach i wiem, że oni do tego są przyzwyczajeni, ale naprawdę ich tak podziwiam. No bo nigdy nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest, nigdy nie stałam w takim mundurze. Bardzo było fajne to, że właśnie to było tłumaczone, było bardzo dużo fajnych gości, więc nie mogę powiedzieć, czy to jest generał, ale była osoba, która też dotyczyła wojska z Ukrainy, była ambasadorka Polski, był tam ambasador Australii, UK, chyba też Kanady i jeśli się nie mylę, Niemiec, albo Niemcy tylko i właśnie wysłali wianek, więc nie chcę się pomylić, ale było tam bardzo dużo gości, dużo VIP-ów, ale to było takie fajne i przystępne, że razem z nimi siedziało na tym takim placu, co mogliście zobaczyć, więc to nie było jakieś, że wow, VIP-y siedzą osobno, tak jak na tym moście, że te VIP-y miały takie zamknięte budkę, a tutaj się jakby razem siedziało. Fajne było to, że puszczali 3 hymny, lub nawet 4, jak się nie mylę, ale to możecie zobaczyć na nagraniach, ale chyba nagrałam tylko polski, ale były wszystkie hymny puszczane. Ta ceremonia ogólnie się opierała niby o aliantów, ale głównie o Polskę, była też na placu Polski, flagi polskie tam były, bardzo dużo żołnierzy polskich tam było, właśnie harcerze też byli, akurat ze Szczecina, więc to było po prostu super. No i jeszcze raz mówię, ja tam nie latałam z tą kamerą, ej super, jakby są żołnierze, są harcerze, no bo to jest bez sensu, tylko teraz mam go powiedzieć po, jak to się przeżyło, no bo przy takich ceremoniach to się uczestniczy, a nie vloguje. Chociaż właśnie chciałam to nagrać tak, żebyście mogli to obejrzeć, jakbyście tam właśnie byli, uczestniczyli, jak nie wiecie jak to jest, albo nie mogliście uczestniczyć, albo nawet nie wiedzieliście, że takie coś jest. Więc to było super, super było to, że po kolei potem te wszystkie wianki były kładzone. No i nie chcę za bardzo mówić, co już widzieliście, ale ja tutaj uzasadniam swoją opinię, dlaczego daję dobrą ocenę, solidną ocenę 9 na 10 lub nawet 10 na 10. I potem można było sobie zrobić zdjęcia z żołnierzami i w ogóle, więc tutaj wklejam. I więcej macie też na Insta, TikToku, wszystko na dole. Ale było bardzo fajnie, dużo wianków, pełno super wianków, oczywiście widzieliście już. I najpierw VIP-y, tak to się tak to zostało nazwane oficjalnie. Aha, sorry, że jeszcze sama w ogóle sobie przerwę, ale było to bardzo fajne, że jeden ten Holender mówił po niderlandzku i po angielsku i był jeszcze tłumacz polski, więc to było super, każdy mógł to zrozumieć. Okej, i potem te VIP-y poszły sobie do tej takiej kawiarenki, kafejki i potem myśmy tam sobie mogli właśnie robić zdjęcia z żołnierzami, harcerzami i potem mogliśmy też pójść do tej kafejki. I tam było super, bo tam była ta klimatyzacja, jakieś takie koreczki, deserki. Akurat ja tego nie zjadłam, bo mi to nie smakowało. Ale jak komuś to smakuje, no to jakby się najadł i w ogóle. Napić można się było, Fanta, 7-Up, kola i w ogóle, więc wszystko. Wszystko było dostępne, nawet jakieś wina chyba były. I tam można było usiąść w tym klimatyzowanym tym, porozmawiać sobie. Ja porozmawiałam sobie z takim panem, który gościł wnuczkę razem z jej córką, czyli to już była czwarta generacja w ogóle, że to była jakby wnuczka weterana, ale ona też już miała córkę, że oni nocowali u tego Holendra właśnie w drillu i dużo ciekawych rzeczy się właśnie dowiedziałam, więc można fajnie porozmawiać na różne tematy, jeżeli się właśnie siedzi w tej kafejce.
I można było odpocząć z klimatyzacją, a potem przyszedł czas na mszę. Mszę polsko-niderlandzką, tak jak właśnie było napisane. Była to mieszana polska msza, więc mieszano polsko-niderlandzka msza, żeby się nie powtarzać. I najpierw były takie ładne dzwony, co mogliście zobaczyć. Na wejściu dostaliśmy taką książeczkę, każdy dostał. I tutaj po prostu to jest genialne. Ja uwielbiam takie rzeczy, że wszystko było przemyślane. Wszystko, co oni mówili, było i po niderlandzku, i po polsku. Mua, po prostu dopracowane do każdego punktu. Co jeszcze? Bardzo mi się podobało to, że jednak na tej mszy były takie wojskowe elementy, że tam było to wojsko, to nadaje takiej naprawdę tradycyjności. I w ogóle ten zespół nazywał się, żeby się nie pomylić, Promyki Krakowa. I oni faktycznie przyjechali z Krakowa. Te stroje, te piosenki, super głosy, te granie na instrumentach, na skrzypcach. Chyba te większe skrzypce się nazywają wiolonczela i kontrabas, żeby się nie mylić. I po prostu to było śliczne. Taka tradycja, taka polskość. Uwielbiam takie rzeczy, może nie codziennie, ale raz na jakiś czas po prostu uwielbiam takie typowo polskie, tradycyjne rzeczy i to było śliczne. Fajne było to, że Ewangelia też była czytana w dwóch językach i niektóre rzeczy były czytane też w dwóch językach i w ogóle co mi rozwaliło mózg po prostu, tam był holenderski chór. Oni się nauczyli śpiewać po polsku. Oni faktycznie śpiewali piosenki po polsku. Ja teraz akurat nie pamiętam, która to była piosenka, ale na przykład tutaj jak chór śpiewał jakąś piosenkę, to po każdym holenderskim zdaniu było Ojcze Nasz i oni to mówili. Akurat Ojcze Nasz wymawiali trochę źle, ale inne piosenki, chyba to była Czarna Madonna albo jakaś inna piosenka, bo oni dwie piosenki dosłownie śpiewali po polsku. Chór dosłownie śpiewał po polsku. Ja wiem, że ktoś może napisać, że oni się mogą nauczyć, bo tam przecież śpiewają po łacinie i te głoski nie słuchamy. Okej. Ale to jest chyba pierwszy raz w życiu, gdzie ogólnie taka ogólna ceremonia, że w ogóle Holendrzy są tak otwarci na Polaków, jakby po tylu latach przyzwyczajenia do takiej, nie wiem, dyskryminacji wręcz, to takie coś było takim pozytywnym, naładowującym szokiem, że ogólnie takie coś jest, wiesz, spadaj, a z Polski, wiesz o co chodzi, a to było takie coś, że on śpiewa po polsku, super, cała ceremonia, wszyscy Holendrzy, wow, super, Polska, i ktoś może powiedzieć, że może oni robili taki show, ale wiesz co, ja się czuję fajnie, ja się czuję spoko i mnie to nie interesuje, czy to było szczere, czy sztuczne, bo tak szczerze, energia, która biła od tych osób była prawdziwa, jakby naprawdę prawdziwe to wszystko było. Super było to, że tam właśnie wszystko było no, dopracowane, po prostu to było dopracowane. Na apelu, na tej ceremonii była śpiewana piosenka Boże coś polskie i na końcu mszy była ta śpiewana bardziej pieśń niż piosenka i po tej super pieśni poszliśmy jeszcze raz na Polenplein, czyli Plac Polski i tam został zostawiony znicz. I tutaj na koniec jest taka bardzo ładna nie to, że wierszyk, tylko taka po prostu myśl, mogę nawet wam przeczytać. Do dzisiaj żyją wśród nas starsi i młodsi, których nazywa się ofiarami wojny. Są wśród nas, żeby nam przypominać, że wysoka jest cena, która została zapłacona za wolność, że życie ludzkie jest bardzo drogocenne, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wszyscy ludzie na tej ziemi mogli cieszyć się pokojem. I na dole mamy to samo po niderlandzku. I bardzo fajne było to, że potem właśnie ksiądz, bo tam w ogóle było trzech księży. Jeden był pastor, drugi to był diaken. Jeszcze jest ks.kpt. A ja nie jestem ekspertem, więc nie wiem, co to znaczy. Przepraszam. Ale te trzy osoby nazmiennie mówiły i to było też fajne takie coś, że na przykład jak była mówiona modlitwa na przykład albo ten tekst, co on mówi, że jak to się nazywa?
No jakby, że on mówił po holendersku, a Polacy odpowiadali po polsku, więc ja tutaj nie będę wymyślać rzeczy. O tutaj właśnie ta prefacja, pan z wami, i on to mówił po niderlandzku, a Polacy odpowiadali z duchem swoim, więc to było takie naprawdę fajne zmieszanie kultur na taki pozytyw, jakby ja nigdy w życiu takiego czegoś nie doświadczyłam. Może jest więcej takich eventów i uroczystości w Holandii, ale to jest pierwszy raz, jak takie coś w ogóle doświadczyłam, więc to jest moja szczera opinia. I potem można było pójść do domu, więc dlatego na vlogu jest cicho, a dlatego teraz macie mój ponad 10-minutowy monolog opisujący moje wrażenia. Jeżeli kogoś to interesuje, to bardzo dziękuję, że ktoś dotrwał do tej pory. Ja nadal muszę ochłonąć z takich wrażeń, bo wiem, że te osoby, co mnie oglądają do końca, to ich to interesuje, mnie to też interesuje. Nawet jakby nikt tego filmiku nie obejrzał, to mnie to interesuje i bardzo fajne jest to, że można mieć wspomnienia na vlogu. Ja to mogę zawsze obejrzeć potem i się cieszyć, ale ja właśnie jeszcze raz to chcę powtórzyć, że uwielbiam od czasu do czasu, tym bardziej jak się mieszka za granicą i nie ma się tak wspólnego z taką polskością, z taką tradycją. Oczywiście zależy, co kto lubi. Ja akurat lubię takie rzeczy. Jestem ekstremalnie starą duszą, uwielbiam takie rzeczy. Jaka była moja myśl? Że fajnie się tak naładować po takim czasie, tym bardziej właśnie to była moja myśl, że tym bardziej jak się tutaj w tym kraju dość dużo dyskryminacji doświadcza. Znaczy nie to, że może jakoś ekstremalnie dużo dyskryminacji, ale ogólnie jest takie coś, że okej, jesteś z Polski, to na dystans i ja to też mówiłam w wielu filmikach, a dzisiaj jakby ten dystans i ta bariera została złamana i przełamana i tego nie było. I to energicznie było czuć, że to było szczere. To nie było tak, że o, udaję, że jesteś z Polski, jest super, bo czcimy sobie wojnę i tak muszę. Nie, jakby tam faktycznie siedziała rodzina weteranów, tych wszystkich, jakby tam była taka energia, że oni faktycznie byli wdzięczni za Polaków, co oddali swoje życie, żeby tak naprawdę inne kraje były w wolności, a do Polski i tak nie mogli wrócić, bo była ta... Był ten reżim sowiecki, więc i tak tej wolności polskiej nie doznali. Bardzo smutny jest też los generała Sosabowskiego. Był w ogóle też tam wnuczek generała. W ogóle został pozbawiony potem tego tytułu i ogólnie mam tak smutną historię życia i oni dopiero teraz są czczeni, więc to też jest takie jakby super. Oczywiście, że ta ceremonia jest, ale mam nadzieję, że oni to wszystko z góry widzą, bo to jest po prostu ekstremalnie smutne. Ale bardzo mi się też podobało w ogóle po tym, żeby zamknąć to jednak na pozytywnym takim znaczeniu, że potem jeszcze ten zespół Promyki Krakowa zaczęli jeszcze na skrzypcach grać chyba dwie lub trzy ostatnie pieśni na tych instrumentach i bardzo fajne było, że ostatnią pieśnią, która była, to jest tak zdrowia, szczęścia, pomyślności, niechaj żyje nam. Więc to jest naprawdę, to jest takie, że jestem mega szczęśliwa, że takie coś doświadczyłam, tym bardziej, że po prostu potrzebowałam takiego czegoś i myślę, że takie doświadczenia są po prostu piękne, fajne. Jeżeli ktoś obejrzał ten vlog do całego końca, to do samego końca, to pozdrawiam serdecznie i napiszcie, co sądzicie. Czy wy lubicie takie rzeczy, czy nie. Wiem, że ten vlog jest mega długi, ale ja jestem zadowolona i to się liczy. Jeżeli chcesz więcej moich treści, no to zobacz sobie poniżej, a ja się żegnam. Pa, pa!